Dzień dobry, dzień dobry. Jestem. Długo mnie nie było, bo bardzo dużo się działo w moim życiu. Pewne zmiany zaszły, ale tadam, jestem cała i zdrowa, jak większość mojej rodziny. Mam nadzieję, że będzie mnie tym razem dobrze słychać. Jestem na balkonie, trochę słychać sąsiadów, trochę kawałek odgłosów z boiska, ale miejmy nadzieję, że będzie ok. No dobrze, słuchajcie, co się zmieniło, co się dzieje przede wszystkim? Zastanawiam się, czy nie odwołać wesela lub nie przełożyć na inny termin. A na pewno, jeżeli tego nie zrobimy, to będą zmiany. Tak, musimy odejść na pewno od naszego wiedźmina, bo sobie z nim nie poradzimy w naszej sali weselnej. Dobrze przejrzeliśmy ją przy okazji tego filmu, który widzieliście, gdzie byliśmy na sali, oglądaliśmy, rozplanowywaliśmy koncepcję na wszystko, na dekoracje, na to, jak ma to wyglądać, i gryzło się zupełnie, więc nowy temat przewodni, babcie bardzo wdzięczny temat, taki ważny element każdego człowieka w życiu, a część zna i kocha, część po prostu nawet nie miała okazji poznać, ale powiem wam, że mieć babcię to super quest, sprawa, dlatego myślę, że będzie fajnie ją uczcić w tym dniu. Suknia ślubna. Temat rzeka robi się. Nie widziałam jej, nie przymierzałam jej, wiem, że jest popruta na kawałki i szyje się od nowa, także sama jestem jej bardzo ciekawa, dlatego po prostu nie mam filmu z update'em, co tam u niej, bo nie wiem, ale zdradzę wam w sekrecie, że mam plan B. Jeżeli ta suknia nie wypali, czyli jeżeli będę się w niej źle czuła, będzie źle wyglądała lub tudzież moja krawcowa jej nie zrobi, nie wyrobi się lub cokolwiek złego się z nią zadzieje, to wymyśliłam sobie, że pójdę w zwykłej, krótkiej, koronkowej i też będzie fajnie, będę się w niej na pewno dobrze czuła. Co dalej? Makijaż ślubny. No, podziękowałam dziewczynie, która robiła mi makijaż ślubny, próbny. A to dlaczego? No, długa historia, ale jednym z głównych powodów jest to, że będzie mnie wymalował ktoś wyjątkowy. Jest przynajmniej szansa, że tak się stanie. Ktoś, kogo większość z was na pewno zna, a część z was również trafiła do mnie dzięki tej osobie. Zgadnijcie, kto to? A ja się bardzo cieszę. To też zmienia moją koncepcję do tego stopnia, że po prostu wynajęliśmy apartament na dzień ślubu, na cały weekend, aby był łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych. Teraz już wam zdradziłam bardzo dużo i na 100% wiecie, o co chodzi. Co u Kuby? Kuba ma się bardzo ok. Samochód oczywiście jest do reparacji i walczymy z ubezpieczycielem, bo nie uznał nam wszystkiego, co trzeba. Bardzo wam dziękuję za wiadomości i chęć pomocy, natomiast mamy osobę, która się zajmuje tą sprawą, jest naszym pośrednikiem i pomaga nam jak może. Zobaczymy, jeżeli się ona sobie nie poradzi, będziemy szukać dalej pomocy. No tak, jeżeli chodzi o uszczerbki na zdrowiu, jeżeli u Kuby po tym wypadku coś z kręgosłupem jest nie tak, są bóle, zarówno szyi, jak i w odcinku lędźwiowym, więc coś się tam dzieje niedobrego, będziemy to dalej badać i sprawdzać. Na prześwietleniu nic nie wyszło, będzie robiony rezonans magnetyczny i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale jestem dobrej myśli, wierzę, że to nic super poważnego i do wesela się zagoi. Tak. Co u mamy? Mama też ma się ok. Nie zawsze jej humor ostatnio dopisuje, ze względów, o których nie chciałabym mówić, więc tutaj stawiam kropeczkę. Myślę, że o weselu już wszystko, co miałam wam powiedzieć, to wam powiedziałam. Będą zmiany, będzie bardziej babcinie, ciepło, po domowemu. Ale dalej staram się, żeby to było niekonwencjonalne. I nie dlatego, broń Boże, że zwykłe, standardowe wesela są gorsze. Po prostu ja z Kubą nie jesteśmy bestiami weselnymi i nie lubimy tego typu imprez. Dlatego chcemy, żeby cząstka nas również była w tym dniu zwerbalizowana w dekoracjach, w całej uroczystości, w tym, co mamy do zaoferowania. Po prostu. Żadnego po drugiego dna w tym wszystkim nie ma. Nie jesteśmy weselni, nie w ogóle nie jesteśmy imprezowi, tak? Więc robimy to na swój sposób. Nie ma co dokładać do tego ideologii. Bardzo dużo dostaję wam od was wiadomości, za które bardzo serdecznie dziękuję. Płyną naprawdę
z różnych rejonów Polski i świata i są bardzo ciepłe i dajecie mi dużego kopa i motywację do tego, żeby jakoś to wszystko ciągnąć, żeby nagrywać dla Was, dlatego jestem. Co więcej, dieta. Dieta ma się całkiem ok. Przynajmniej grzecznie i systematycznie biorę leki. Fakt faktem, czasami zdarza się shit, który się wciska do otworu gębowego. Jestem tylko człowiekiem, mam chwilę zwątpienia, upadki, wzloty i tak dalej, i tak dalej. Zdarza się, podnoszę się, otrzypuję i lecę dalej. A nie jest źle, natomiast jest bardzo dużo aktywności ostatnio. Myślę, że w przeciągu ostatnich 2 tygodni a nie ma dnia, żebym nie przeszła koło 8-9 km dzień w dzień. A więc kciuk do góry za to dla mnie, bo zasłużyłam, naprawdę zasłużyłam i uważam, że powinnam zostać przez Was pochwalona. Oczywiście taki mały żarcik zrobicie, co będziecie chcieli, ja jestem jednak z siebie dumna. Kuba bardzo mnie motywował i wspierał w tym również fizycznie. Kuby w tej chwili u mnie w domu nie ma, za 3 dni wraca, a szukamy mieszkania w Sędziszowie czy w Rzeszowie, chyba Rzeszów jest nam bliższy w tej chwili niż Sędziszów. Drugą opcją jest Warszawa, ale to tak wiecie, nieśmiało dopiero wspominamy i napomykamy, że może jednak by się udało ogarnąć tę Warszawę. Chcielibyśmy, powiem Wam szczerze, że chcielibyśmy zostać w Warszawie i mieszkać tutaj, ale to jest zależne od tego, czy Kuba da się radę relokować zawodowo tutaj, czy nie. Ma fajne CV, bardzo, 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 bardzo fajne, natomiast branża, w której on jest specjalistą, niestety jest umiejscowiona na Podkarpaciu. Wiecie, tam jest cała ta dolina lotnicza i zagłębie przemysłowe, więc przeniesienie jego zdolności na pracę tutaj w warszawskich firmach może być dosyć trudne. Ale kto wie, może, może. Perspektywa wyjazdu za granicę w tak na dobrą sprawę coraz bardziej się oddala i chyba zaczynamy ją wykluczać. Wolelibyśmy najpierw troszeczkę w Polsce pomieszkać i zacząć życie tutaj na miejscu, niż od razu z kopyta uciekać z naszego kraju. Lubimy Polskę, lubimy to, co się tu dzieje. Oczywiście nie zawsze jest fajnie, nie zawsze jest idealnie. Natomiast wszędzie dobrze, gdzie nie ma nas. Chyba tam coś może pomyliłam, ale tak to wygląda. Okej, słuchajcie, skróciłam Wam w takim telegraficznym skrócie, opowiedziałam Wam w telegraficznym skrócie, co u mnie. Koniecznie podzielcie się nowinkami, co u Was, jak sobie radzicie, co słychać, tak? Może ktoś z Was dalej dietuje ze mną, a może nie, a może ktoś ma ochotę wrócić do diety, więc zachęcam. Dobra dieta zawsze na propsie, więc polecam. Okej, teraz mówię Wam już do widzenia, zobaczymy się niebawem, pewnie w kolejnym filmie. Mam już nadzieję, że trochę bardziej aktywnym, mniej statycznym. I do zobaczenia, pa, pa!